Liebe Geschwister, wir haben gesungen, dass wir um den Herrn Jesus versammelt sind. Umiłowani bracia i siostry, śpiewaliśmy o tym, że jesteśmy zgromadzeni wokoło Pana Jezusa. Das ist ein hoher Anspruch. Jest to bardzo wzniosły przywilej. Und wir möchten dem Herrn Jesus heute Mittag die Autorität geben, zu uns zu sprechen. I chcemy również i dzisiaj w południe dać Panu Jezusowi autorytet, tą możliwość, aby do nas przemawiał. Aber nicht nur, wenn wir versammelt sind, wie jetzt zu seinem Namen. Ale nie tylko teraz, gdy my jesteśmy zgromadzeni tak jak teraz do Jego imienia. Sondern in unserem ganzen Leben. Ale również w naszym całym życiu. Der Herr Jesus ist der, der uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Pan Jezus jest tym, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Er hat uns erkauft. On nas odkupił. Wir gehören nicht mehr uns selber. I nie należymy już więcej sami do siebie. Wir haben kein Anrecht mehr zu sagen, ich will. Nie mamy prawa już teraz mówić, ja chcę. Sondern wir sind verpflichtet, das zu tun, was er möchte. Ale jesteśmy zobowiązani czynić to, co on sobie życzy. Er hat uns zuerst geliebt. Bo on nas najpierw umiłował. Und deshalb dürfen wir ihn lieben. I dlatego my teraz możemy jego miłować. Und er darf und er muss das Zentrum unseres Lebens sein. I on może być, ale też i musi być centrum naszego całego życia. Sonst haben wir unsere Zeit hier auf der Erde verschwendet. Bo inaczej może się okazać, że czas naszego życia tutaj na tej ziemi roztrwoniliśmy. Und unsere Hände sind leer, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten. I nasze dłonie będą puste, gdy staniemy przed obliczem Bożym. Auf der einen Seite, wenn wir zusammenkommen, um dem Herrn Jesus Anbetung zu bringen. Z jednej strony, gdy my zgromadzamy się, aby przynieść Panu Jezusowi uwielbienie. Sei es, dass wir es persönlich tun oder auch gemeinsam als Geschwister am Sonntagmorgen. Czy to my osobiście w domu, albo jako wszyscy wierzący zgromadzeni w niedzielę do południa. Oder auch wenn wir am Richterstuhl des Christus offenbar werden. Albo gdy będziemy objawieni tam przed sędziowską stolicą Chrystusową. Und so wollen wir den Herrn Jesus vor unseren Augen haben. I tak chcemy zawsze mieć Pana Jezusa przed naszymi oczami. Und nach seinem Willen fragen. I zawsze pytać się o Jego wolę. Und wir wollen uns jetzt in dieser Stunde einmal ein wenig Gedanken machen über den Herrn Jesus in einer zweifachen Weise. I w tej godzinie chcemy się zastanowić na temat Pana Jezusa, a mianowicie w dwojaki sposób. Einmal, wie er in der Herrlichkeit ist, jetzt. Najpierw zastanówmy się nad nim jako tym, który obecnie już przebywa w chwale Ojca. Und zum anderen, wie er hier auf der Erde war. A po drugie, spójrzmy na niego, który tutaj był na tej ziemi. Und dazu wollen wir drei Verse lesen, die ersten drei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. I dlatego przeczytajmy wspólnie z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, pierwsze trzy wiersze. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Dieses Kapitel 12 im Hebräerbrief schließt an das Kapitel 11. Ten 12 rozdział listu do Hebrajczyków mocno łączy się z poprzednim 11 rozdziałem. Und wir haben gelesen deshalb nun, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben. I tak mogliśmy przeczytać w pierwszym wierszu, przeto mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków. Damit geht der Blick zurück auf diese Glaubenszeugen. I tu tym samym nasze spojrzenie kierowane jest
na tych wszystkich świadków wiary, którzy są przedstawieni w poprzednim rozdziale. Und von diesen Glaubenszeugen wegblickend sollen wir hinschauen auf den Herrn Jesus. I teraz, mając w pamięci cały ten obłok świadków z 11 rozdziału, mamy spoglądać na Jezusa. Wir finden in dem Hebräerbrief manche Gegenüberstellungen. My w liście do Hebrajczyków znajdujemy różnorodne przeciwstawienia. Wo die Hebräer, die verwurzelt waren im Alten Testament, gdy Hebrajczycy, którzy byli tak mocno zakorzenieni w Starym Testamencie, aber jetzt den Herr Jesus kennengelernt haben, ale teraz poznali Pana Jezusa, dass sie vorgestellt bekommen, wie vortrefflicher der Herr Jesus ist, als das, was sie aus ihrer Tradition, aus dem Alten Testament heraus kannten. Ja, i tu jest im przedstawione, jak to bardzo jest znakomita osoba, Pan Jezus, który jest tu przeciwstawiony tym wszystkim świadkom wiary, mężom wiary ze Starego Testamentu, których oni znali. Da geht es um die Engel oder um das Priestertum. Chodziło o również aniołów, jak również i o kapłaństwo. Da geht es um das Heiligtum. Chodzi o całą świątynię. Der Herr Jesus ist vortrefflicher. A Pan Jezus jest znakomitszą osobą niż wszystko to, co znali. Und wenn wir diese Glaubenszeugen in Kapitel 11 sehen, gdy my przyjrzymy się wszystkim tym mężom wiary albo świadkom wiary, którzy są w 11 rozdziale przedstawieni, dann sind dort Personen, die einen großen Eindruck auf uns machen. To z całą pewnością są to osoby, które na nas wywierają bardzo wielkie wrażenie. Der erste, der dort genannt wird, ist der Abel. Bo pierwszy, który tutaj jest wymieniony, to już jest Abel. Wir finden ihn in Vers 4. Czytamy o nim w czwartym wierszu 11 rozdziału. Er hat ein vortrefflicheres Opfer dargebracht als Kain. Czytamy tutaj o nim, że on przyniósł wartościowszą, albo tak jak w innych tłumaczeniach jest taką znakomitszą ofiarę niż Kain. Worin bestand der Glaube von Abel? Z czego składała się wiara tego Abla? Wir dürfen auch an dieser Stelle fragen, was ist überhaupt Glaube? I na tym miejscu musimy w ogóle to się zapytać, co to jest wiara. Glaube, sagt uns die Schrift, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Tak jak znamy to z Pisma, wiara to jest urzeczywistnienie tych rzeczy, których się nie widzi i przekonanie o tym, czego się nie widzi. Das heißt, dass ich etwas, was ich nicht sehen kann, a więc to oznacza, że coś, czego ja nie jestem w stanie zobaczyć, was ich vielleicht lese oder was mir jemand erzählt hat, co, o czym ja może czytam albo o czym mi może ktoś opowiada, vielleicht auch einfach ein Gedanke, den ich mir selber entwickelt habe, albo też jakaś myśl, która powstała we mnie samym, dass ich das für mich persönlich zur verbindlichen Wahrheit erkläre, ja tą rzecz dla siebie samego czynię jako zobowiązującą dla mnie prawdę. Dass ich sage, jawohl, das ist für mich Wahrheit. I wtedy mówię, tak jest, to dla mnie jest prawdą. Das ist ein Fundament, wo ich etwas drauf bauen kann. To jest dla mnie fundament, na którym mogę teraz zacząć budować. Das ist der Halt, woran ich mich festhalte. To jest właśnie ta ostoja, której mogę się uchwycić. Das ist etwas, woran ich mich orientieren kann. To jest właśnie rzecz, według której mogę się orientować. Das ist für mich die Wahrheit. To jest dla mnie właśnie ta prawda. Und ich handle entsprechend. I zaczynam odpowiednio do tego działać. Ich lebe so, dass das für mich Wahrheit ist. Ja zaczynam żyć tak, że to dla mnie jest prawdą. Alle Entscheidungen meines Herzens, sie werden festgemacht an dieser Tatsache für mich. Wszystkie decyzje podejmowane w moim sercu, one są oparte o tą prawdę. Es ist für mich keine Unklarheit mehr, sondern es ist für mich ein Fundament, etwas Festes, Dauerhaftes. Nie jest to rzecz dla mnie niejasna, nieznana, ale jest to coś bardzo mocnego i trwałego. Und gestern Abend sagte ein Bruder, wczoraj wieczorem jeden z braci powiedział, es ist leicht, durch mein Wort zu sagen, was ich glaube. Jest to bardzo rzeczą łatwą, aby ktoś powiedział, że ja w coś wierzę. Aber es ist schwer, in meinem Leben zu zeigen, was ich glaube.
Ale już znacznie trudniejszą rzeczą jest, aby w moim życiu pokazać, w co ja wierzę. Aber wahrer Glaube zeigt sich in meinem Wandel. Ale właśnie prawdziwa wiara, ona się objawi poprzez moje pielgrzymowanie. Es zeigt sich in meinen Entscheidungen des Herzens. Ona się właśnie objawi poprzez decyzje, jakie ja podejmuję w moim sercu. Ich kann es an meinem Haus ansehen. I mogę ją zobaczyć też i na przykładzie mojego własnego domu. An meiner Arbeit. Mogę ją zobaczyć w mojej pracy. An meiner Familie. Na przykładzie mojej rodziny. An meinem Auto. Na przykładzie mojego auta. An meinem Urlaub. Na przykładzie sposobu spędzania mojego urlopu. An meinem Reden. Na całym moim życiu. An meinem Tun. Na wszystkim tym, co ja czynię. An meinem Lassen. I na wszystkim tym, czego świadomie nie czynię. Daran kann ich sehen, kann jemand sehen, was ich glaube. I po tym wszystkim ktoś z zewnątrz może zobaczyć, w co ja wierzę. Und liebe Geschwister, haben wir nicht ein großes Problem auch in unserer Zeit? Umiłowani bracia i siostry, czyż nie mamy w naszych czasach wielkiego problemu? Dass Menschen hören, ob es in unserer Familie, im Kreis der Geschwister oder in der Nachbarschaft ist. Że ludzie słyszą, nieważne czy to w kręgu naszej rodziny, czy również i w kręgu naszych sąsiadów. Sie hören, was wir reden. Że my słyszymy, co my mówimy. Und sie sehen, was wir tun. Oni słyszą, co my mówimy. I oni widzą, co my czynimy. Sie sehen unsere Entscheidungen. Oni widzą sposób podejmowania naszych decyzji. Unser Haus, unser Auto. Oni widzą nasz dom, oni widzą nasze auto. Und sie sehen, da ist eine Differenz. I oni zaczynają stwierdzać, że jest tutaj dyferencja, różnica. Und wir sind unglaubwürdig. I to powoduje, że stajemy się niewiarygodni. Ist nicht manch einer, der vielleicht der Botschaft des Evangeliums aufgeschlossen gegenüberstand, abgelehnt worden, abgestoßen worden durch unseren Wandel? Czy może nie będzie też i z powodu naszego niewłaściwego pielgrzymowania ktoś tylko z tego powodu odepchnięty, kto może byłby zainteresowany tym poselstwem Ewangelii, a tak patrząc na nas nie przyjmuje jej? Ist nicht manch einer von unseren jüngeren Geschwistern oder von unseren Verwandten? Czy może też i ktoś z naszych współwierzących, szczególnie młodszych, albo też i członków rodziny, den wir versucht haben durch unsere Worte in die Nachfolge dem Herrn Jesus nachzuziehen, którego tak bardzo staraliśmy się też i pociągnąć, aby on również zaczął naśladować Pana Jezusa, abgestoßen worden durch unseren Wandel. Czy czasem nie został on odepchnięty, patrząc na nasze chodzenie? Was können wir tun? Co my możemy wtedy uczynić? Wenn wir diese Glaubenszeugen sehen, von denen Abel der Erste ist, gdy spojrzymy na tych wszystkich świadków wiary, z których pierwszy jest właśnie Abel, dann sehen wir dort Gehorsam gegenüber dem bisschen, diesem wenigen, was sie gehört und verstanden haben. To oglądamy w ich życiu, że on czy oni byli posłuszni w stosunku do tego, co oni w swoim życiu słyszeli i chociaż troszeczkę zrozumieli. Es gibt ein Wort im Hebräischen, das besagt glauben. Jest takie słowo w języku hebrajskim, które obrazuje wierzyć. Und es wird auch oft übersetzt mit gehorchen. I bardzo często to słowo jest tłumaczone na nasze języki jako być posłusznym. Und der Abel, der hat von seinen Eltern gehört, wie es dort gewesen ist in dem Garten. I ten Abel również też słyszał od swoich rodziców, jak tam wyglądało w ogrodzie Eden. Er hat gehört, dass Gott hergekommen ist und hat seinem Vater und seiner Mutter ein Fell gegeben, wofür ein Tier sterben musste. On słyszał o tym, że Bóg przyszedł, aby mojej mamie i mojemu ojcowi uczynić też i odzienie ze skóry zwierzęcia, które musiało w tym celu umrzeć. Damit sie bekleidet werden konnten. Po to, aby ich przyodziać. Und vor Gott nicht mehr nackt dastanden. Aby oni nie stali już nago przed Bogiem. Und das hat gelernt und in sein eigenes Leben übertragen. On tego się nauczył i tą wiedzę on przeniósł na swoje własne życie. Das hat geglaubt. On w to uwierzył. Dem war gehorsam.
I tej rzeczy on był też posłuszny. Und er hat es selber getan. I on też i to sam osobiście uczynił. Als er Gott genaht ist, hat er verstanden, jemand muss für mich sterben. Gdy on postanowił przybliżać się do Boga, to on to zrozumiał już, że ktoś za mnie musi położyć swoje życie. Und sein Bruder Kain hat gesagt, ich will etwas selber tun. A jego brat Kain powiedział sobie, ja chcę coś ze samego siebie uczynić. Ich bringe Gott ein Opfer von dem Werk meiner Hände. Ja przyniosłem Bogu ofiarę z dzieła moich własnych rąk. Gott muss doch anerkennen, dass ich gut für ihn gearbeitet habe. Bóg przecież musi to uznać, że ja tak dobrze dla niego pracowałem. Aber Gott sagt nein. Ale Bóg powiedział nie. Was ich brauche, ist ein Stellvertreter. Bo to, czego ja potrzebuję, to jest zastępca. Und so ist Abel ein Bild von einem, der verstanden hat, ich brauche einen Stellvertreter. I tak właśnie Abel jest obrazem kogoś takiego, który to zrozumiał, że ja potrzebuję zastępcy. Es ist einer, dem Gott einen Ehrenplatz gegeben hat, obwohl er nur kurz gelebt hat, einen Ehrenplatz in seinem Wort hier in Hebräer 11. Jest to ktoś taki, który Bogu oddał cześć i to oglądamy w takim krótkim słowie, zawartym tutaj w tym liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Und Gott hat gesagt, Abel ist gerecht. I to Bóg powiedział, że Abel jest sprawiedliwy. Das finden wir in Hebräer 11, Vers 4. To możemy wyczytać z tego czwartego wiersza 11 rozdziału do Hebrajczyków. Und als ein solcher redet er heute noch. I jako właśnie taki człowiek, on do nas w ten sposób do dzisiaj przemawia. Und die Frage ist für uns, ist hier im Raum jeder sich darüber im Klaren, dass er einen Stellvertreter braucht? I teraz jest bardzo ważne pytanie, czy każdy, kto znajduje się w tej sali, potrzebuje właśnie takiego kogoś, kto byłby dla niego zastępcą. Ist er sich darüber im Klaren, dass er mit dem, was er mit seinen Händen schaffen kann, mit seinem Leben nicht vor Gott erscheinen kann? Czy również i jest on tego świadomy, że tym, co ja mogę zdziałać swoimi własnymi dłońmi, to ja nie mogę się ostać przed Bogiem? Hat jeder von uns hier und heute den Herrn Jesus als seinen Heiland angenommen? Czy każdy z nas w tej sali dzisiaj i tutaj może to powiedzieć, że przyjąłem Pana Jezusa jako mojego zastępcę, jako mojego Zbawiciela? Wenn das noch nicht so ist, jeżeli tak nie jest jeszcze w twoim życiu, dann höre auf das Reden von Abel. To posłuchaj to, co przemawia do ciebie Abel. Der vor Gott gerecht wurde, weil jemand für ihn gestorben ist, den er für sich persönlich hat sterben lassen. Bo on właśnie został przyjęty przez Boga jako sprawiedliwy tylko na tej podstawie, że ktoś inny w zastępczy sposób za niego zmarł. Das ist der erste Glaubenszeuge, der uns gezeigt wurde. To jest pierwszy świadek wiary, który tu został nam pokazany. Dann lesen wir dort von einem Henoch. Następnie czytamy o takim człowieku, który nazywał się Henoch. Der in einer schrecklichen Zeit mit Gott gewandelt hat. Który w przerażających, złych czasach pomimo tego chodził z Bogiem. In einer Welt, die für das Gericht vorbereitet wurde. I to w takim świecie, w takim otoczeniu, który był już przygotowany, czy dojrzały, aby Bóg osądził go. Da hat er mit Gott gelebt. I czytamy o tym, że on żył z Bogiem. Und Gott hat ihn hinweggenommen. A Bóg zabrał go z tego świata. Ein Vorbild für uns, die Gläubigen. I on stał się dla nas przykładem wierzących. Dann wird von dem Noah gesprochen. Następnie mowa jest o Noem. Der Gott glaubte und gehorsam war. Ten człowiek uwierzył Bogu i był posłuszny temu, co Bóg powiedział. Der die Arche gebaut hat zur Rettung seines Hauses. Ten, który zbudował właśnie arkę dla ratunku swojego całego domu. Viele Jahrzehnte hat Noah mit seinen Söhnen an dieser Arche gebaut. Wiele dziesięcioleci Noe pracował razem ze swoimi synami, aby tą arkę zbudować. Er hat getan, was Gott wollte. I on uczynił to, co chciał Bóg. Und er ist gerettet worden. I został uratowany. Er und sein Haus. On i jego dom.
eine Lektion für uns auch heute. Jest to lekcja również i dla nas tutaj dzisiaj. Dann wird in den nächsten Versen Abraham und auch Sarah vorgestellt. W następnych wierszach przedstawiony jest też i Abraham i Sara, die ebenfalls aus Glauben lebten. Którzy też żyli z wiary. Ein Abraham, ich möchte das einmal übertragen in unsere heutige Zeit hinein. Takiego Abrahama chciałbym teraz przenieść do naszych dzisiejszych czasów. Der ein Umzugsunternehmen bestellt hat. Który zamówił sobie w przedsiębiorstwie przeprowadzkowym. Ein großer LKW steht vor der Türe. I przyjechała ogromna ciężarówka pod drzwi jego domu. Er lässt seine ganzen Wohnungen leer räumen. On zamówił również i ludzi, którzy wypróżnili cały jego dom. Und die Leute, die kommen und fragen, wo ziehst du denn hin? A sąsiedzi zaczęli przychodzić i pytali się ciekawi, a gdzie się wyprowadzasz? Den sagt er, ich weiß es nicht. On musiał im odpowiedzieć, ja nie wiem. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Ja nie mam pojęcia, dokąd ja dotrę. Gott wird mich führen. To Bóg będzie mnie prowadził. Stellen wir uns das heute einmal vor. Wyobraźmy sobie taką sytuację w dzisiejszych czasach. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Verwandten würden den Arzt rufen. Nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, nasza rodzina z pewnością by się zastanawiali, czy nie wezwać lekarza dla nas. Sie wären überzeugt, wir sind krank. Bo byliby przekonani, że zachorowaliśmy. Glaube, der sich im Leben zeigt, den kann nicht jeder verstehen. Bo wiara, która się objawia w życiu człowieka, tej wiary, nie każdy, tą wiarę nie każdy jest w stanie zrozumieć. Und vielleicht haben wir in unserem Leben Entscheidungen anstehen. I może i my mamy w naszym życiu takie decyzje, które musimy podejmować. Große oder kleine Entscheidungen. Mogą być to mniejsze, ale też i wielkie decyzje stojące przed nami. Entscheidungen, wo keiner versteht, warum ich so handle. Decyzje, w których nikt nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego w ten sposób postąpiłem. Aber ich treffe meine Entscheidung im Glauben. Ale ważne jest, abyśmy naszą decyzję podjęli we wierze. Im Vertrauen auf das, was Gottes Wort sagt. W zaufaniu w to wszystko, co Bóg powiedział w swoim słowie. Der Herr Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. A Pan Jezus właśnie powiedział w swoim słowie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Glauben wir das? Czy w ogóle my w to wierzymy? Ist das für mich verbindliche Wahrheit? Czy te słowa są dla mnie zobowiązującą prawdą? Handle ich entsprechend? Czy według tych słów ja też postępuję? Kann man das in meinem Leben sehen? Czy coś takiego można zauważyć w moim życiu? Oder darf ich von dem Abraham noch lernen? Albo czy muszę jeszcze bardzo się uczyć od Abrahama? Eine Sarah wird uns vorgestellt, die obwohl sie schon viel zu alt war, również jest przedstawiona nam Sara, która już dożyła takiego wieku. Nach menschlichem Ermessen konnte sie als fast 100-jährige keine Babys mehr bekommen. I ona dobrze wiedziała, że według miary ludzkiej ona jako niewiasta prawie stuletnia nie mogła się spodziewać niemowlęcia. Aber die Bibel zeigt uns, dass sie einen Glauben hatte, der den Biorhythmus überschritt. Ale Biblia nam pokazuje, że ona cechowała się wiarą, która przewyższała jej rytm biologiczny. Und das Ergebnis war ein Isaak. I skutkiem tego było narodzenie Izaaka. Gott sah den Glauben im Herzen von Sarah. Tak, Bóg widział tą wiarę w sercu Sary. Auch wenn sie vielleicht zuerst gelacht hatte. Nawet jeżeli ona na samym początku się zaśmiała z tego. Sie hat gelernt und geglaubt. To jednak nauczyła się i uwierzyła. Und Gott hat es gesegnet. A Bóg pobłogosławił to. Dann wird uns noch hinterher in Vers 23 in Kapitel 11 Mose vorgestellt. I w tym 11 rozdziale, w 23 wierszu przedstawiony nam jest również Mojżesz. Dieser Mann Mose war so besonders. Ten mąż, Mojżesz, to był szczególnego rodzaju człowiek. Zum einen waren seine Eltern Menschen des Glaubens. Po pierwsze widzimy, że już jego rodzice byli ludźmi wiary. Sie haben gehandelt nach dem, was Gott gesagt hat. Oni postępowali w swoim życiu według tego, co Bóg powiedział. Und nicht nach dem, was der Pharao gesagt hat. I nie postępowali według tego, co rozkazał Faraon. Und wie hat Gott das gesegnet?
I jak bardzo Bóg to pobłogosławił. Ich habe vor einiger Zeit einmal festgestellt bei der Geschichte von Mose, wie unterschiedlich ein Mann und eine Frau denken. My niedawno właśnie zastanawiając się nad tymi rzeczami stwierdziliśmy, jak bardzo różnorodnie myślą na temat osoby Mojżesza mężczyźni i niewiasty. Meine Frau und ich, wir haben uns über diesen Abschnitt unterhalten. Moja żona i ja rozmawialiśmy właśnie na temat tego urywku. Über diese Geschichte, wo die Mutter Moses hergekommen ist und hat hinterher, als sie den kleinen Mose nicht mehr verbergen konnte. Rozmawialiśmy na ten temat, że matka Mojżesza, która doszła już w swoim życiu do tego momentu, w którym stwierdziła, że nie jestem już w stanie dalej ukrywać mojego niemowlęcia. In ein kleines Kästchen gelegt. I złożyła go do takiego małego koszyczka. Und dort am Ufer des Nils abgelegt. I położyła go na brzegu rzeki Nil. Für mich war das immer ein großes Wunder. Dla mnie to było to wszystko wielkim cudem. Da kommt eine Mutter her, deren Herz an ihrem Baby hängt. Bo oglądałem tam matkę, której serce było związane z tym niemowlęciem. Und sie legt es dort in dem Nil ab. A ona to niemowlę kładzie na tej rzece. Nun, meine Frau hat geglaubt, ale moja żona wierzyła, dass sie ihre Schwester, die Schwester von Mose, die Miriam dort hingestellt hat, um auf das Baby aufzupassen, że to matka postawiła starszą siostrę Mojżesza, Miriam, aby ona obserwowała tę niemowlę. Und dass sie selbst als Mutter vielleicht alle sechs Stunden hingeht, um das Kind zu stillen. I może to też i zarządziła, że ona jako ta matka będzie co 6 godzin podchodziła, aby nakarmić to płaczące niemowlę. Für meine Frau war es unvorstellbar, dass die Mutter ihr Baby dort ablegt für immer. Dla mojej żony było to nie do wyobrażenia, aby jakakolwiek matka od razu była gotowa, żeby swoje niemowlę na zawsze już tam położyć. Aber die Bibel sagt uns, dass sie ihr Baby dort abgelegt hat und es Gott übergeben hat. Ale my czytamy w Biblii, że ona swoje niemowlę tam położyła i oddała je pod opiekę Bożą. Sie hat nicht dem Pharao gehorcht, der gesagt hat, wirf das Baby in den Nil. Ona nie była posłuszna rozkazowi Faraona, który nakazał, wrzućcie wszystkie niemowlęta do Nilu. Sie hat getan, was sie tun konnte, um dieses Kind zu schützen. A więc ona uczyniła wszystko, co było w jej mocy, aby ochronić to niemowlę. Aber es kam der Moment, da musste sie dieses ihr Kind dem Nil übergeben. Ale przyszła taka chwila, kiedy ona już musiała swoje niemowlę oddać temu Nilowi. Nur sie hat es getan im Vertrauen auf Gott. Ona to uczyniła i dalej ufała Bogu. Und wie ist ihr Glaube belohnt worden? I jak w wielki, wspaniały sposób jej wiara została wynagrodzona. Sie hat ihr Baby zurückbekommen. Ona otrzymała swoje niemowlę z powrotem. Sie braucht es nicht mehr verstecken. A więc ona nie musiała już się teraz w ogóle kryć z tym, że ma niemowlę. Sie durfte ihr Kind auch unterrichten. A więc ona mogła również też i swoje niemowlę pouczać. Und als sie ihn abgeben musste, war der Kern des Glaubens in sein Herz gelegt. A gdy swoje dziecię musiała oddać na dwór Faraona, to te ziarno wiary już zostało zasiane w sercu tego dziecka. Und was war das Ergebnis? I jaki był tego skutek? Wir lesen in Kapitel 11, Vers 24. Możemy o tym przeczytać w tym 11 rozdziale, w 24 wierszu. Dass der Mose durch Glauben sich weigerte, einen Sohn, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen, und er wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung oder den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. 11 rozdział, 24, 25 wiersz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Glaube vererbt sich nicht. Vererbung von einem Vater auf einen Sohn. Wiary nie można odziedziczyć od swojego ojca. Aber dieser Mose hat gesehen, seine Mutter glaubte Gott.
Ale ten Mojżesz, on to widział, że moja matka, ona wierzyła swojemu Bogu. Sie hat gehört, was ihr seine Mutter gesagt hat. Bo on słyszał to, co jego matka powiedziała. Sie hat gesehen, was ihre Mutter, was seine Mutter getan hat. On to widział w obrazie, co jego matka też i w tej wierze uczyniła. Und sie hat, er hat gesehen, das stimmt miteinander überein. I on widział, że wszystko to, co ona mówiła, zgadzało się z tym, co ona czyniła. Meine Mutter ist glaubwürdig. I to sprawiło, że stwierdził, że moja matka jest wiarygodna. Und diesen Glauben möchte ich auch haben. I tą wiarę, tego rodzaju wiarę chciałbym też posiadać. Und unser großer Gott wartet auf solche Herzen. I nasz wielki Bóg właśnie oczekuje na takiego rodzaju serca, die den Wunsch haben, ihm zu glauben. Którzy mają takie życzenie, aby jemu wierzyć. Die den Wunsch haben, ihr Leben nach seinen Maßstäben, nach seinem Wort auszurichten. Którzy mają takie życzenie, aby swoje życie według jego wzorca i według jego słowa kształtować. Er wartet, um zu segnen. Bo on oczekuje, aby błogosławić. Was braucht es dafür? Co on do tego potrzebuje? Es braucht ein Herz, das erfüllt ist mit der Person des Herrn Jesus. Potrzebuje serca, które będzie wypełnione osobą Pana Jezusa. Wenn wir ihn anschauen, gdy będziemy się jemu przyglądali, wie am Kreuz von Golgatha gestorben ist, i będziemy widzieli, jak on zmarł na krzyżu Golgoty. Wenn wir sehen, wie er für mich in den Tod gegangen ist. Gdy będziemy to widzieli, że on dla mnie poszedł tam na śmierć. Wenn wir sehen, wie er meine Schuld auf sich genommen hat. Gdy będziemy widzieli, że on moją winę wziął na samego siebie. Wenn wir sehen, dass er für mich zur Sünde gemacht worden ist. Gdy będziemy to widzieli, że on za mnie stał się grzechem. Dann möchte es der Wunsch unseres Herzens sein. To wtedy z pewnością stanie się to życzeniem naszego serca. Wie wir es im Galaterbrief in Kapitel 2 lesen. Tak jak możemy przeczytać w liście do Galacjan w drugim rozdziale. Dort lesen wir in Galater 2, Vers 20: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Drugi rozdział listu do Galacjan, 20 wiersz, troszeczkę dalej na następnej stronie. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Lies bis Ende Vers 20. Do końca tego wiersza. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Der Herr Jesus ist der Inhalt meines Lebens. Tak, Pan Jezus jest treścią mojego życia. Nicht mehr lebe ich, sondern er lebt in mir. Już nie żyję dla samego siebie, ale on żyje we mnie. Und wenn wir jetzt zu den gelesenen Versen in Hebräer 12 kommen, i gdy teraz zwrócimy nasze oczy na przeczytane wiersze z tego 12 rozdziału do Hebrajczyków, dann wird dort deutlich, dass diese Glaubenszeugen mit ihrem großen Zeugnis über ihr Glauben, to staje się dla nas to dobitnie jasne, że ta wielka rzesza tych świadków wiary, o których mówiliśmy wyrywkowo, dass sie in ihrer menschlichen Größe nichts sind im Vergleich zu dem Herrn Jesus. Że oni w swojej ludzkiej wielkości niczym są w stosunku do osoby Pana Jezusa. Der Herr Jesus hat für uns ein Beispiel gegeben, wir dürfen mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. A Pan Jezus zostawił nam swój własny przykład, za którym my teraz możemy biegnąć wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. On jest założycielem i on jest dokończycielem wiary. Das ist der Herr Jesus als Mensch hier auf der Erde. Takim jest właśnie Pan Jezus jako człowiek, gdy był tu na tej ziemi. Als Gott in der Herrlichkeit brauchte er nicht glauben. Bo on jako Bóg chwały, to on nie potrzebował wiary. Aber als Mensch hat er hier gelebt und er hat den Glauben als Mensch seinem Gott gegenüber angefangen und auch zur vollkommenen Vollendung geführt. Ale jako człowiek on tutaj na tej ziemi żył i będąc człowiekiem on potrzebował wiarę,
aby wierząc w to, co Bóg powiedział, dokończyć tego dzieła, które zostało mu powierzone. Wenn wir wissen wollen, was vollkommener Glaube ist, dann schauen wir auf den Herrn Jesus. Jeżeli my chcemy wiedzieć, jaka, co to jest doskonała wiara, to my spoglądajmy na Pana Jezusa. Wenn wir wissen wollen, was gehorsam ist, schauen wir auf ihn. Jeżeli chcemy wiedzieć, co to jest posłuszeństwo, wtedy też spoglądajmy na Niego. Und wird uns hier vorgestellt, wie wir gelesen haben, dass die Schande nicht geachtet hat, sondern für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet hat. Czytaliśmy tutaj o tym, że on nie patrzył na tą hańbę, która tutaj spotykała go na tej ziemi, ale wycierpiał krzyż. Wir erinnern uns an Philippa 2, Vers 6. I możemy sobie przypomnieć list do Filipian, drugi rozdział, szósty wiersz. Wo aufgezeigt wird, dass der Herr Jesus sich erniedrigt hat. Tam jest też pokazane, że Pan Jezus się uniżył. Dass gehorsam geworden ist bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Że on był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Warum hat das getan? Dlaczego on to uczynił? Hat es getan für die vor ihm liegende Freude. On uczynił to wszystko z powodu tej radości, która była przed nim. Längere Zeit habe ich geglaubt, das wäre die Freude gewesen, die Versammlung zu besitzen. Długi czas ja byłem przekonany, że to chodzi o radość tą, którą on ma, że będzie posiadał zgromadzenie. Hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Epheser Kapitel 5. Efezjan, piąty rozdział, nam pokazuje, że on zgromadzenie umiłował i siebie samego za nie wydał. Aber heute denke ich etwas anders darüber. Ale dzisiaj już troszeczkę inaczej na ten temat myślę. Weil die nächsten Verse oder die nächsten Worte, die wir jetzt lesen, bo w tych następnych słowach, które tutaj możemy przeczytać, im Zusammenhang mit der Freude, słowa związane z tą dla niego wielką radością, dort wird gesagt, dass sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Tam jest napisane, że on usiadł na prawicy tronu Bożego. Das war seine Freude. To właśnie było jego radością. Durfte wieder nach Hause kommen. Czyli po prostu on mógł wrócić z powrotem do domu. Nach Hause zu seinem Vater. Wrócić do domu, do swojego ojca. Von dem ausgegangen ist. Od tego ojca, od którego on wyszedł na ziemię. Und diese Freude, die hat ihn so ermächtigt und gestärkt, dass hier auf der Erde gelebt hat. I ta radość tak go tutaj wzmocniła i spowodowała, że on mógł tutaj żyć na tej ziemi. Dass nicht nur den Glauben angefangen hat, sondern auch vollendet hat. I że on tą wiarę nie tylko założył, ale on również ją do końca spełnił. Was bedeutet das für mich? A co to dla mnie oznacza? Was bedeutet das für uns? Co to dla nas wszystkich oznacza? Haben wir auch eine Freude, die uns stärkt, dass wir den Glauben ausüben hier auf der Erde? Czy my mamy taką wiarę, tego rodzaju radość, która nas wzmacnia, abyśmy mogli wykonać na tej ziemi wszystko aż do końca? Kann man an mir die Freude sehen, bald beim Herrn zu sein? Czy na mnie samym można oglądać tą radość, że ja wkrótce będę u mojego Pana? Dass ich diese kurze Zeit hier auf der Erde nutzen möchte für die Ewigkeit. Że ja pragnę z całych sił ten krótki czas, jaki przebywam jeszcze na tej ziemi, wykorzystać dla wieczności? Kann man den Glauben sehen in meinem Leben? Czy tą wiarę można oglądać w moim życiu? In Vers 1 haben wir zwei Dinge gesehen. W wierszu pierwszym tego 12 rozdziału oglądaliśmy dwie rzeczy. Einmal das Wort Bürde und einmal das Wort leicht umstrickende Sünde. Czytaliśmy tutaj o tym ciężarze i o tym grzechu, który nas tak bardzo łatwo usidla. Diese beiden Dinge können mich hindern auf meinem Glaubensweg. Te dwie rzeczy mogą mi właśnie przeszkadzać na mojej drodze wiary. Sie können mich hindern, so zu sein, wie der Herr Jesus hier auf der Erde gewesen ist. One mogą mi przeszkadzać, aby na tej ziemi być takim właśnie, jak był Pan Jezus. Zur Ehre Gottes zu leben. Aby żyć dla chwały Bożej. Was ist eine Bürde? Co to jest właśnie ten ciężar? Nun, eine Bürde an sich ist nichts Böses. Sam ciężar sam w sobie nic nie jest złym. Eine Bürde ist keine Sünde. Bo ciężar to nie jest grzech.
Ich möchte es vergleichen mit einem Rucksack. Chciałbym to porównać z swego rodzaju plecakiem. Wenn ich einen 1000 Meter Lauf zu machen habe, jeżeli ja mam przed sobą do wykonania bieg na 1000 metrów, dann wäre es Dummheit, wenn ich es tue mit 30 Kilo Gepäck auf dem Rücken. To byłoby to najwyższego rodzaju głupotą, gdybym podjął się tego biegu, mając na swoich plecach plecak z 30 kilogramami ciężaru. Es wäre Torheit und ich würde das Rennen nie gewinnen können. Byłoby to głupotą i z całą pewnością nigdy bym nie wygrał tego wyścigu. Ich kann so viel trainiert haben, wie ich will. Mógłbym trenować, ile bym tylko chciał. Alle anderen laufen ohne 30 Kilo durch die Gegend und ich schleppe einen Rucksack mit. Wszyscy inni będą biegli w tym biegu bez tego ciężaru, a ja będę ciągnął ten plecak. Was kann eine Bürde in meinem Leben sein? A więc w moim życiu, co to może być ten ciężar? Nun, es kann eine Sache sein, die an sich nicht böse ist. A więc może być to rzecz, która sama w sobie może nie być złą. Aber diese Sache nimmt einen Platz in meinem Leben ein, der ist zu groß. Ale ta rzecz zaczyna zajmować w moim życiu tak dużo miejsca, że to jest po prostu dla mnie za wielkie, za ciężkie. Ich möchte das Beispiel von vorhin wieder nehmen. Chciałbym wykorzystać przykład, o którym już mówiliśmy. Ein Auto kann für mich absolut normal und ein Werkzeug sein, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Samochód może być dla mnie zwyczajnym środkiem, narzędziem, który pomoże mi przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Es kann aber auch eine Bürde für mich sein. Ale ten sam samochód może stać się dla mnie właśnie takiego rodzaju ciężarem. Mein Haus, das kann eine Bürde für mich sein, obwohl es an sich nichts Böses ist. Mój dom może stać się dla mnie tego rodzaju ciężarem, chociaż sam dom sam w sobie nie jest niczym złym. Meine Arbeit, die ich tue, es kann sein, dass ich die auf eine Weise tue mit einem Ehrgeiz, mit einem Zeitaufwand, der mich hindert, meinen Glaubensweg zu gehen. Moja praca, którą będę wykonywał, której będę poświęcał tak dużo czasu, tak dużo zaangażowania i tak dużo serca, będzie właśnie tą, która mi będzie przeszkadzała w moim biegu. Und so gibt es viele Dinge vielleicht in meinem Leben. A więc może być wiele różnych rzeczy w moim życiu. Und ich sage nichts gegen ein Haus, nichts gegen ein Auto und auch nichts gegen eine Arbeit. I proszę, żebyście nie myśleli, że ja mam coś przeciwko samochodom albo posiadaniu domów albo wykonywaniu swojej pracy. Ich sage nichts gegen ein Bankkonto und ich sage nichts gegen Kleidung. Nic nie mówię na temat również posiadania konta w banku albo posiadania odzieży. Aber vielleicht ist die Art und Weise, wie ich mich damit beschäftige, eine Bürde für mich auf dem Glaubensweg. Ale może właśnie sposób, w jaki ja się tymi rzeczami zajmuję, stanowi dla mnie tego rodzaju obciążenie w mojej wierze. Wir dürfen diese Bürde ablegen. A więc my wtedy możemy tego rodzaju obciążenie odłożyć na bok. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nackt durch die Gegend laufen, draußen auf dem Feld leben müssen und keine Arbeit mehr haben. To wcale nie oznacza, że my mamy nago zamieszkać na pustym polu pod gołym niebem i nie podejmować jakiejkolwiek pracy. Aber das bedeutet, dass jedes Ding seinen Platz hat in meinem Leben, wie Gott es möchte. Ale wiedzmy, że każda rzecz w naszym życiu musi zajmować tyle miejsca i taki rodzaj zaangażowania za sobą pociągać, na ile Bóg chciałby, abyśmy byli zaangażowani. Leben aus Glauben. My mamy żyć z wiary. Gottes Wort als Maßstab verbindlich für mich nehmen. I Słowo Boże brać jako wzorzec dla siebie samego, całkowicie zobowiązujący dla mnie. Den Frieden des Christus in meinem Herzen regieren lassen. I pozwolić, aby pokój Chrystusowy sprawował rząd w sercu naszym. Dann haben wir den zweiten Punkt, der mich hindern kann, die leicht umstrickende Sünde. Ale mamy i drugi punkt, mianowicie grzech, który nas łatwo usidla. Und wie viele Dinge gibt es, die böse sind. A jak wiele rzeczy na tym świecie jest, które są jawnie złe. Die im Widerspruch zum Wort Gottes sind. Które są jawnie przeciwne Słowu Bożemu. Die wir bei dem Herrn Jesus niemals finden. Tego rodzaju rzeczy nigdy byśmy nie znaleźli u Pana Jezusa. Und die der Teufel vor uns legt. I to są rzeczy, które diabeł nam przedkłada. Vielleicht habt ihr schon einmal erlebt, wie es ist, wenn man über ein Netz geht. Ein Fischernetz.
Może już kiedyś w swoim życiu żeście doświadczyli takiego przypadku, że musieliście przechodzić przez rozłożoną na ziemi sieć rybacką. Es liegt dort auf dem Boden. Ona będzie rozłożona płasko na ziemi. Und ich denke, da kann ich doch drüber laufen. I ja sobie myślę, żeby skrócić drogę, mogę przecież przejść po das tej sieci. Das ist kein Problem. Przecież to nie stanowi żadnego problemu. Und ich gehe los. I idę. Und plötzlich liege ich auf der Nase. A nagle stwierdzam, że potykam się i padam na nos. Weil da ist etwas gewesen, was ein kleines bisschen hochgestanden hat. Bo okazuje się, że na tym podłożu było lekkie tylko wypuklenie. Und da habe ich mich drin verfangen. I ja dałem się na skutek tego zaczepienia o tą sieć złapać. Und wie viele Kleinigkeiten liegen auf meinem Lebensweg? A jak wiele właśnie drobnych rzeczy może się znaleźć na naszej drodze wiary. Mit wie vielen Dingen wird mein Auge Tag für Tag konfrontiert? Z jak wieloma rzeczami konfrontują się nasze oczy dzień po dniu. Sei es in der Werbung. Spójrzmy na wszystkie reklamy. Sei es in der Kleidung von den Menschen, die auf der Straße herumlaufen. Albo weźmy pod uwagę odzienie ludzi, którzy idą obok nas na ulicy. Sei es vielleicht im Internet. Albo spójrzmy na Internet. Wie viele sündige Dinge können mich erst ein kleines bisschen und dann immer mehr in ihre Gewalt bekommen? Jak wiele właśnie rzeczy może nas na samym początku tak troszeczkę tylko zahaczyć, a potem coraz więcej, coraz więcej. Leicht umstrickende Sünde. Jest to ten grzech, który nas tak bardzo łatwo usidla. Lass uns keine Kompromisse machen. I dlatego nie wdawajmy się w jakiekolwiek kompromisy. Böse ist böse und bleibt böse. Zło jest zawsze złem i pozostanie złem. Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Grzech jest zawsze grzechem i pozostanie grzechem. Und für die Sünde ist der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gerichtet worden. A za ten grzech Pan Jezus został osądzony na krzyżu Golgoty. Dafür ist er in den Tod gegangen, damit ich leben kann. To z powodu tego grzechu on musiał iść na śmierć, abym ja mógł żyć. Auch für die leicht umstrickende Sünde. Również i za te wszystkie tak łatwo nas usidlające grzechy. Vielleicht nur eine kleine Unwahrheit, eine halbe Wahrheit. Może tu chodzi o małą tylko nieprawdę, albo o tak zwaną półprawdę. Vielleicht nur ein bisschen Steuerhinterziehung. Może tu chodzi tylko o tak troszeczkę tylko oszukanie w obliczeniu podatku. Vielleicht gibt es eine Geschwindigkeitsübertretung in meinem Leben. Może chodzi o przekroczenie właśnie takiej prędkości w naszym własnym życiu. Und ich nehme ein bisschen davon hier, ein bisschen davon dort. I ja tak troszkę z tego uczknę, troszkę z tego wezmę. Ich spiele mit der Sünde. I okazuje się, że igram z grzechem. Und was sagt Gottes Wort dazu? A co Słowo Boże na ten temat mówi? Lasst es uns ablegen. Odłóżmy to wszystko. Und dann werden wir auch mit Freude und mit Blick auf den Herrn Jesus unseren Glaubensweg gehen können. A wtedy będziemy mogli z radością, spoglądając na Jezusa, iść naszą drogą życia. Was gibt uns die Kraft dazu? A co będzie nam dodawało siły do tego? Der Herr Jesus verherrlicht zu Rechten Gottes. Pan Jezus uwielbiony po prawicy Bożej. Er hat sich dort oben hingesetzt. On tam zasiadł w górze. Und bald wird er wiederkommen in die Wolken und wird uns zu sich nehmen. I wkrótce on przyjdzie na obłoki, aby nas do siebie samego zabrać. Und ich hoffe, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, dazugehört. A mam nadzieję, że każdy, który dzisiaj jest w tej sali, będzie do grona tych przez niego zabranych należał. Dass wir uns dort in den Wolken wiedersehen werden. Że tam w tych obłokach razem z Panem siebie nawzajem będziemy wszyscy widzieli, jak tu jesteśmy. Und dann brauchen wir keinen Dolmetscher mehr. Wtedy nie będziemy już potrzebowali tłumacza. Dann sprechen wir nicht mehr Deutsch und Polnisch. Wtedy nie będziemy już mówili ani po niemiecku, ani po polsku. Sondern wir sprechen eine gemeinsame Sprache. Ale będziemy mówili jednym językiem. Was wird das sein? Jakaż to będzie wspaniała chwila. Wenn uns das stärkt, der Ausblick auf den Herrn Jesus zu Rechten Gottes, dann werden wir die Kraft haben, einen Weg hier auf der Erde zu seiner Ehre zu gehen.
Jeżeli będzie nas to wzmacniało, te spojrzenie na Chrystusa, który jest po prawicy tronu Bożego, to będziemy wtedy mogli iść z radością przez nasze życie, odkładając wszystko, co nas obciąża i usidla na bok. Und dann haben wir in Vers 3 gelesen, dass wir wieder den Herrn Jesus vor uns stellen sollen. I w trzecim wierszu żeśmy czytali o tym, że ponownie mamy sobie stawiać Pana Jezusa przed naszymi oczami. Dass wir ihn betrachten sollen. My mamy go rozważać. Was heißt das betrachten? Co to oznacza pomyśleć, rozważać o nim? Es ist nicht nur ein flüchtiger Blick. To nie chodzi tylko o takie tylko rzucenie spojrzenia w jego kierunku. Sondern wir nehmen uns Zeit. Nie, tu chodzi o to, że my sobie zarezerwujemy odpowiednią ilość czasu, aby się tym zająć. Wir gehen hin und schauen von dieser Seite und von dieser Seite, von oben und von unten. Podchodzimy do niego i oglądamy go z tej strony, z tamtej strony, z góry i z tyłu. Wir stehen dort und betrachten ihn. My stajemy przed nim i zaczynamy go podziwiać. Und wie sehen wir ihn dabei? I jakim go oglądamy? Es ist der Christus hier auf der Erde. Oglądamy go jako Chrystusa, który był tutaj na ziemi. Der Widerspruch bekommen hat von Seiten der Sünder. Który odniósł tak wielkie sprzeciwy ze strony grzeszników. Und welch einen Widerspruch hat der Herr Jesus bekommen? O, pomyślmy o tym, jak bardzo Pan Jezus właśnie odniósł te wszystkie sprzeciwy grzeszników. Er hat prophetisch geklagt für meine Liebe feindeten sie mich an. W proroczy sposób jest mowa w Biblii o nim, że za moją miłość wszyscy mnie nienawidzą. Erlebst du das in deinem Leben? Erlebst du das in deinem Leben? Czy ty tego doświadczasz w twoim życiu? Dann sei dir gewiss, der Herr Jesus versteht dich. To bądź tego pewien, Pan Jezus ciebie rozumie. Wenn irgendeiner das erlebt hat, dann er. Bo jeżeli ktoś najbardziej tego właśnie doświadczył w swoim życiu, to właśnie on. Da werden Kalender verteilt in diesen Tagen. Hier, ihr verteilt Kalender in diesen Tagen. W tych dniach pod koniec roku rozprowadzamy i rozdajemy i sprzedajemy kalendarze. Und ich habe gehört, dass ihr in der glücklichen Situation seid, innerhalb von 1,5 Stunden tausende von Kalendern weiterzugeben. I słyszałem o tym, że jesteście w takiej szczęśliwej sytuacji, że w przeciągu godziny można w odpowiednim miejscu rozdać i 1,5 tysiąca kalendarzy. Das gibt's bei uns nicht mehr. Czegoś takiego nie można doświadczyć u nas, w naszym kraju. Bei uns muss man viele Stunden stehen. W naszym kraju trzeba stać wiele godzin, um einige zig oder vielleicht auch 100 Kalender weiterzugeben. Aby kilkadziesiąt albo może kilkaset kalendarzy rozdać. Aber es gibt andere Bereiche bei euch, wo Ablehnung ist dem Evangelium gegenüber. Ale są inne zakresy u was, gdzie wyraźnie się odczuwa odepchnięcie, odrzucenie Ewangelii. Wo Widerspruch ist gegen ein Christus geweihtes Leben. Gegen ein Leben, was Christus geweiht ist, für Christus ist. Gdzie wyraźnie się odczuwa, że jest sprzeciw okazywany w stosunku do kogoś, kto żyje życiem, które jest poświęcone Chrystusowi. Liebe Schwester, lieber Bruder, gib nicht auf. Umiłowany bracie, umiłowana siostro, nie rezygnuj nigdy. Schau auf den Herrn Jesus. Spoglądaj na Pana Jezusa. Er hat diesen Widerspruch von Seiten der Sünder erduldet. On zniósł, wycierpiał cierpliwie te wszystkie sprzeciwy ze strony grzeszników. Und der Blick auf den Herrn Jesus, i spojrzenie Twoje na Pana Jezusa, er bewahrt uns davor, dass wir müde werden. Zachowa nas od tego, abyśmy my zmęczyli się w tym, czyli ulegli temu utrudzeniu. Müdigkeit, das sieht man mir an, wenn ich müde bin. Jeżeli jestem zmęczony, to z całą pewnością widać to po nas. Aber ich kann auch in meiner Seele innen drin, in meinem Inneren kann ich auch ermatten. Ale również może być i ktoś zniechęcony, załamany z powodu tego, co w jego duszy się odbywa. Das sieht man mir nicht sofort an. Wtedy nie tak bardzo na zewnątrz może to się objawiać. Aber meine Frau merkt es. Ale z pewnością zauważy to moja żona. Jemand, der mich gut kennt, der sieht, ob ich Kraft habe oder nicht.
I ktoś, kto mnie dobrze zna, też to może zauważyć, czy ja w tym momencie mam siłę, czy nie. So, wenn ich auf den Herrn Jesus schaue, dann werde ich nicht müde und auch in meiner Seele habe ich weiterhin Kraft. Ale gdy i ja spoglądam na Pana Jezusa, to nie jestem już więcej utrudzony i mam tą siłę do dalszego życia. Gebe Gott, dass der Blick auf den Herrn Jesus, oby Bóg nam to darował, aby to spojrzenie na Pana Jezusa mir eine Glaubensausrichtung gibt für mein Leben. Darowało mi właśnie takie ukierunkowanie na, w moim życiu, aby w jego kierunku zdążać. Dass ich jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablege. Abym ja każdy ciężar i ten tak łatwo, albo w starym tłumaczeniu napisane takie słowo, snadnie mnie obstępujący grzech, abym to wszystko odłożył na bok. Dass ich mit Ausharren laufe den vor mir liegenden Wettlauf. Abym z wytrwałością biegł tą sztafetę, która prowadzi mnie do Niego. Und dass ich bereit bin und die Kraft habe, um den Widerspruch der Sünder gegen mich zu erdulden. Abym miał tą siłę i tą wytrwałość znosić sprzeciwy, jakie mnie spotykają ze strony grzeszników. Bald ist die Zeit des Glaubens vorbei. Bo wkrótce zakończy się ten czas wiary. Bald gibt es keinen Glauben mehr. Wkrótce nastanie taki czas, że nie będzie już potrzebna wiara. Warum? Dlaczego? Weil wir dann schauen dürfen. Bo wtedy będziemy mogli już go oglądać. Dann werden wir den Herrn Jesus sehen. Wtedy będziemy oglądali Pana Jezusa. Wir werden seine Macht und seine Herrlichkeit sehen. Będziemy oglądali jego moc i jego chwałę. Wir werden, da hat der Herr Jesus seinen Vater drum gebeten, ihn sehen mit der Herrlichkeit, die er hatte, ehe die Welt war. Pan Jezus już o to się w modlitwie swojej wyrażał w prośbie do Ojca i chciał, abyśmy my go oglądali w takiej chwale, jaką on miał, zanim świat został stworzony. Haben wir einmal darüber nachgedacht, was das bedeutet für uns? Czy kiedykolwiek nad tym się zastanawiałeś, co to dla nas oznacza? Haben wir mal Gedanken darüber gemacht, was wir da sehen werden? Czy w ogóle się zastanawiałeś nad tym, co my tam w chwale u Niego będziemy oglądali? In Ewigkeit werden wir immer wieder neue Schönheiten an dem Herrn Jesus erkennen. Po całą wieczność, dzień po dniu, będziemy na osobie Pana Jezusa odkrywali coraz to nowe piękności. Und er wird immer größer werden in unseren Herzen. I on coraz to bardziej, coraz to większym będzie dla naszych serc. Wir werden verstehen, was es bedeutet, dass Engel ihm dienen. I wtedy będziemy rozumieli, co to oznacza, że aniołowie mu usługują. Ein Engel wird uns im Alten Testament gezeigt als einer, der 185.000 Menschen in einer Nacht getötet hat. W Starym Testamencie mamy zobrazowanego jednego tylko anioła, który był w stanie w ciągu tylko jednej nocy zgładzić nieprzyjacielską armię w liczbie 150 tysięcy wojowników. Und von diesen gewaltigen Wesen? I od tych wszystkich wspaniałych, potężnych istot werden tausende mal tausende und zehntausende mal zehntausende ihn loben. Wszystkie te setki tysięcy i miliony milionów, wszystkie będą go wysławiać i chwalić. Und sie werden sagen, würdig ist das Lamm. I wszyscy oni będą to ogłaszali, godzien jesteś baranku. Zu empfangen den Reichtum und die Würde und die Herrlichkeit und die Ehre. Aby wziąć tą chwałę i cześć i uwielbienie. Und dieser Mann Jesus Christus, dieser Mensch, das ist mein Heiland. I ten mąż, ten Jezus Chrystus, on jest dla mnie moim zbawicielem. Der hat für mich sein Leben am Kreuz gegeben. On za mnie i dla mnie swoje życie położył na krzyżu. Gottes Sohn am Stamm des Kreuzes. Boży Syn, on tam znajdował się na tym pniu tego krzyża. Das werden wir hier auf der Erde nicht verstehen können. Nigdy na ziemi nie będziemy w stanie tego do końca zrozumieć. Aber wir werden es sehen, wenn wir bei ihm sind. Ale będziemy to oglądali, gdy będziemy już u Niego. Und liebe Geschwister, i tak, umiłowani bracia i siostry, das, was wir hier jetzt auf der Erde haben, to, co my tutaj już na tej ziemi posiadamy, ob es die angenehmen Dinge sind, obojętnie, czy to są rzeczy przyjemne,
oder die unangenehmen Dinge sind. Albo są to rzeczy nieprzyjemne. Im Licht dieser Ewigkeit wird alles ganz, ganz klein. W świetle tej ogromnej wieczności wszystkie te rzeczy stają się coraz to bardziej dla nas mniejsze, mniejsze, malutkie, najmniejsze. Der Apostel Paulus hat einmal an einer Stelle gesagt, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Apostoł Paweł powiedział, że te niewielkie ilości cierpienia, które my tutaj na tej ziemi znosimy, one nie są warte porównania z tą wielką chwałą, którą my będziemy oglądali i brali w niej udział. Versuchen wir ein wenig mehr, unser Leben jetzt auf der Erde unter diesem Licht zu sehen. Spróbujmy coraz to bardziej nasze życie oglądać właśnie z tej strony, o której teraz żeśmy mówili. Und unser Leben wird sich ändern. I okaże się, że wtedy nasze życie się zmieni. Zur Ehre Gottes. Dla chwały Bożej. Und zur Ehre unseres Herrn. I dla chwały naszego Pana. Der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Który nas umiłował i siebie samego za nas wydał.